Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Przeglądając aktualną ofertę sklepów ISK, nasunęło mi się takie oto pytanie, które pomyślałem, że Państwu zadam. Każdy zapewne w domu stosuje różne bardziej lub mniej wymyślne metody dekoracji. I możliwości jest tutaj naprawdę bardzo wiele. Półki sklepowe aż uginają się od różnego rodzaju dekoracji i ozdóbek. A czasem całkiem poważnych akcentów dekoratorskich. Czy zdarza się jednak Państwu ozdabiać dom prawdziwą sztuką? Co mam na myśli przez prawdziwą sztukę? No oczywiście wszelkiego rodzaju wytwory talentu artystycznego, czy to obrazy, czy rzeźby, czy inne, zależne tylko od fantazji artysty rzeczy. Oczywiście nie mam tu na myśli jakichś nieprawdopodobnych dzieł, które widuje się w muzeach czy na aukcjach sztuki, ale te takie bardziej powszechne. Oczywiście w pierwszej kolejności przychodzą do głowy obrazy różnych niepopularnych, ale za to utalentowanych malarzy, które znajdziemy prawie na każdym ryneczku czy targu. Czasem można znaleźć wśród nich naprawdę ładne, ale i oryginalne dzieła. Nieco trudniejsze jest już ozdobienie domu rzeźbami. Tutaj nie tylko trzeba znaleźć odpowiednią, ale ją jeszcze wtaszczyć do domu. No chyba, że to jakaś malutka, symboliczna. Wśród naszego polskiego rękodzielnictwa znajdziemy na przykład bardzo wiele rzeźb z drewna, które są dosyć mocno związane z naszą kulturą i historią, ale stanowią też całkiem atrakcyjny element dekoracyjny, który do pomieszczenia wprowadza nieco ciepła zamiast chłodu kamienia. To jednak tylko najprostsze przykłady sztuki czy rękodzieła mogącego stanowić ozdobę domu. Są miłośnicy egzotycznych masek czy białej broni. Są kolekcjonerzy mniej lub bardziej nietypowych instrumentów muzycznych. Oczywiście nie należy też zapomnieć o meblach, które same w sobie także mogą stanowić dzieło sztuki i to wcale nie odbiegające swoim kunsztem od tych arcydzieł bardziej tradycyjnych. Tak więc wybór jest spory, a ja jestem ciekaw, w jaki sposób Państwo dekorujecie swoje domy. A może wieszacie swoje własne obrazy czy inne wytwory swojego talentu? Jeżeli tak, to proszę się śmiało pochwalić. Sekcja komentarzy stoi dla Państwa otworem. Tymczasem ja zapraszam do przyjrzenia się najnowszej ofercie ISK, w której może sztuki nie znajdziemy, ale inspiracje do urządzenia wnętrza na pewno. Życzę więc udanych zakupów i zadowolenia z efektów wprowadzonych zmian. Miłego dnia i do usłyszenia.